Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa chór żołnierski EHA. Chór istnieje od 5 lat i działa przy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W repertuarze mamy ponad 100 pieśni. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa repertuar patriotyczny, z którym występowaliśmy w miesiącu listopadzie wielokrotnie. Tutaj będą niektóre z tych pieśni. Na początek zaśpiewamy Bogu Rodzice. Jest to najstarsza pieśń, polska pieśń religijna. Powstała na przełomie XII i XIII wieku. Są hipotezy, że autorem tekstu mógł być Święty Wojciech. Jednak ten tekst przechodził wiele przeobrażeń. My śpiewamy go z tekstem Juliusza Słowackiego. Boga Rodzica. Jakim synem?
tekst i muzyka nieznani. Pieśń Legionowa z 1830 roku. Bywaj dziewczę zdrowe. Prosimy naszych solistów. Oh,
teraz piosenka odnosząca się właśnie do święta 11 listopada. Komendancie nasz, słowa i muzyka, Adam Kowalski. Naszej wystawy zatytułowanej Pieśń ujdzie cało. W Wiązanku Pieśni Patriotycznych przywitał Państwa Chór Żołnierski Echa, a okazją do zorganizowania tej wystawy jest nasza działalność edukacyjna. Ponad 3,5 tysiąca dzieci i młodzieży skorzystało już z naszych lekcji, warsztatów historycznych i ta wystawa bardzo mocno się wpisuje w to, co robimy. To jest wystawa ilustracji do polskich pieśni patriotycznych, które wykonali czołowi twórcy ilustracji książek dla dzieci. Są tutaj artyści najstarszego pokolenia, jak ponad 90-letni pan Zdzisław Witwicki, którego tutaj pracę prezentujemy, autor takich postaci jak Wróbelek Elemelek czy Krasnal Hałabała, które te postaci prawie wszyscy znają. Są tutaj przedstawiciele artystów średniego pokolenia, jak pan Franciszek Maśluszczak. Są przedstawiciele Polskiej Szkoły Ilustracji, takiej bardzo mocnej szkoły, jak pan profesor Janusz, przepraszam, bo ja cały czas mam nazwisko Janusz Stawowy, oczywiście, że nie pan Janusz Stawowy, tylko pan Janusz Stanny. I jeszcze są przedstawiciele artystów młodego pokolenia. Wśród autorów tych prac znajdziemy wiele nazwisk profesorów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prace powstały w Krasnowrockim Domu Kultury na specjalnym plenerze, który właśnie zatytułowany został Pieśń ujdzie cało, a rolą tego pleneru i założeniem było przygotowanie ilustracji, które mówiłyby o polskiej pieśni patriotycznej, ale językiem właśnie dla dzieci i młodzieży. Nie jest łatwo zilustrować pieśni tragiczne, pieśni wzniosłe, pieśni, które tak mocno zapisały się w naszej historii. Jednak, jak widzimy tutaj na tej wystawie, artyści poradzili sobie w doskonały sposób z tym bardzo trudnym zadaniem.
Te prace jeżdżą po całej Polsce i przywiezienie tej wystawy tutaj do Kielc wymagało troszkę zabiegów organizacyjnych, dlatego że bardzo wiele chętnych jest ośrodków na pokazanie tych prac. Zapraszam Państwa po krótkim jeszcze koncercie tutaj kilku pieśni w wykonaniu Chóru Żołnierskiego do przyjrzenia się tym pracom. Oczywiście te prace, wszystkie grupy, które od jutra tutaj znajdą się w naszym ośrodku na lekcjach historii, będą oglądać, będą analizować. Również te prace posłużą jako taka podstawa do naszej działalności edukacyjnej. Po koncercie chóru zapraszam Państwa na lampkę wina w imieniu Dyrekcji Wzgórza Zamkowego i obejrzenia dokładnego naszej wystawy. Dziękuję bardzo. Piosenka powstała w sierpniu 1914 roku. Tekst Tadeusz Ostrowski, muzyka nieznana. Pierwsza kadrowa. Ma również inne tytuły: Kadrówka, Raduje się serce i Marsz pierwszej kompanii. Pierwsza kadrowa.
i rozmarynie.